Powiem wam, że jestem sam w szoku, gdzie ja w ogóle jestem. No, to pospałem. Nie wiem, skąd mi się to tyle mrówek wzięło. Mam kompankę. I znowu jestem po środku niczego, ale na domiar tego jeszcze złapałem kapcia. Masakra. Jedzie, to teraz naprawię. Siemanko. Fajna rękawiczka, co? Ale uwierzcie mi, że ja je takie kupiłem. Z obciętymi dwoma palcami od razu, żeby można było telefon obsługiwać. Zarąbisty pomysł to był. Bo bardzo się przydaje, bo wcześniej miałem normalny, trzeba było cyfresku się ściągać. To był problem. A teraz jest super. Kurde, wieje mi to trochę. Zaczynam trasę swoją. Dziękuję bardzo, Dawid. Było super. Co? Dzisiaj mam do przejechania 100 km. Dzisiaj nie jadę za daleko, ponieważ znalazłem fajną miejscówkę po drodze, którą warto pokazać. Postaram się jeszcze popłynąć na jakąś wysepkę, może nie dzisiaj, ale jutro rano, która jest tam w okolicy. Pięknie wygląda po prostu, znakomicie było pokazać wam to z drona. Jakie piękne rejony też tutaj są. A następnie, no i prawdopodobnie na namiocie. To się jeszcze okaże na miejscu, zobaczymy, czy będzie taka możliwość. Myślę, że tak, bo mniej więcej tam obczajałem, ale zobaczymy, wiecie, jak przyjadę na miejsce. W Wietnamie niby nie można nowocować, tak wiecie, byle gdzie. No ale co, jak mnie ktoś złapie, to co, zbiorę się, pojadę gdzie indziej się rozłożę. Zobaczymy, to tylko też zależy od pogody tak naprawdę, jaka będzie. I jutro trasa 300 km. Jutro jadę już do Hoi An, do miasta Lampionów. Piękne, muszę wam na pewno to pokazać. No i później już zacznie się naprawdę traska taka, że cały czas już będą same fajne miejscówy. Już były fajne, a będą jeszcze lepsze. Niesamowita seria będzie. Dobra, ruszam w podróż. Mam ponad 2 godziny trasy. No i wjeżdżam już właśnie teraz taki cypel. Dalej wam później pokażę, co i jak. Jedę popatrzeć gdzieś tam jakimiś fajnymi miejscówkami. Coś zjeść i szukać miejsca na nocleg. Gdzieś na plaży. Popatrzcie, ile wszędzie ryżu tutaj jest. No i dojechałem. Gdzie planowałem dojechać, tylko myślałem, że coś tu będzie, cokolwiek. Tu nie ma nic. To jest po prostu morze i piasek. Zjeżdżam właśnie teraz tam na dół. Zobaczcie, czy tam znajdę się miejsce na nocleg. Ale i tak jeszcze będę musiał pojechać po jakieś jedzenie. Czyli będę już musiał się dość daleko wrócić. I prawdopodobnie zostanę tam. Chcę zobaczyć, jak to wygląda plaża. Za chwilę muszę jechać obczaić, gdzie kupić jakieś jedzenie. Wiecie, co mnie najbardziej zastanawia? Dokąd tu dochodzi woda? A jak jest przypływ? Nie wiem, czy teraz jest przypływ, czy odpływ. Ale ogólnie syf taki tu jest, że masakra. Ale dobre jest to, że mam taki motocykl, że mogę tu zjechać w takie miejsca. Się nie zakopię, mam nadzieję. Dodaliście gdzieś do miejsca, gdzie z robami szukają? Ja właśnie jestem taki miejsce. Nic nie ma. Tylko krowy i krowie placki wszędzie. Przyjechałem szukać jedzenia. Mam nadzieję, że to znajdę. Jestem, ale zdecydowanie nie tutaj miałem przyjechać. Powiem wam, że jestem sam w szoku, gdzie ja w ogóle jestem. Jak jadę tą drogą, nie wiem, muszę obczaić, co tu jeszcze jest, bo do jakiejś wioski dojechałem kolejnej.
Zobaczę, jak wygląda. Muszę znaleźć sklep. Dobra, teraz czas na krótką przerwę. Mam dla Was dzisiaj coś ekstra. Wtyczka do wyszukiwania najkorzystniejszych kodów rabatowych na zakupy online, a także dodatkowo dostaniecie jeszcze cashback. Jest to wtyczka Ale Rabat. Działa na wielu stronach z elektroniką, ubraniami czy kosmetykami. I nie tylko. Zaraz Wam pokażę, jakie to jest proste. Popatrzcie. Pobieracie wtyczkę Ale Rabat. Wchodzicie na dany sklep, w którym chcecie zrobić zakupy. Dodajecie produkt do koszyka, a następnie wyświetli Wam się informacja od Ale Rabat o zniżce, jaką możecie otrzymać na ten produkt, a następnie po zakupie otrzymacie również cashback. Dwie korzyści. Mega polecam. Także zapraszam do skorzystania z Ale Rabat. Dobra, lecimy dalej. Dojechałem po prostu do jakiejś wioski rybackiej. Co wy nie jesteście w stanie wyobrazić, jak się ludzie na mnie patrzą, co ja tutaj robię. Ze zdziwieniem. Patrzcie, jak wygląda tu stacja benzynowa. Tu jest paliwo odpieszane na kreski. Byście widzieli teraz zdziwienie. Ale włosy powiały. Zdziwienie pani, jak wszedłem do sklepu, to pewnie pomyślała, co ten białas tu robi. Na końcu świata. Nie, jadę dalej. Jadę szukać czegoś do jedzenia. Właśnie zatrzymałem się na tej wsi, żeby zjeść. I dziewczynka do mnie przychodzi się pobawić. Hello. Mam kompankę. Dziewczynka miała dobrą zabawę, bo jakiś białas przyszedł. Jestem na takim zadupiu, że nie dziwię się, jakby widziała jednego na nie wiadomo jak długo, albo w ogóle nie. Serio. Zjemy, muszę myśleć, co dalej robić. Patrzcie, jak wygląda cmentarz. Po środku niczego. Pamiętajcie, że swastyka to jest symbol pomyślności i szczęścia, a nie to, po co używał ją Hitler. Muszę znaleźć miejsce jakieś do spania. Się mocno zastanowić, gdzie spać. Mocno. Powiem Wam tak, wietnamskie plaże. Jeszcze trochę, jeżeli się coś nie zmieni, to zacznę zaliczać do Indii, do Pakistanu. Nie no, mam nadzieję, że trochę wyżej się już pozmienia to, ale straszny syf tu morze wyrzuca. Ja właśnie od jakiegoś szukam jakiegoś miejsca na plaży, żeby namiot rozłożyć. No i znalazłem miejscowe. Śmietnisko takie, że nie wiem, ale tu będzie całkiem dobrze. Tylko nie wiem, dokąd woda dopływa, to jest najgorsze. Ale wydaje mi się, że tak daleko chyba nie. Oby. Bo jeśli tak, to będę miał mocne kłopoty od nocy. Ale nie, no może nie. Dobra, trzeba iść znaleźć toaletę jakąś. Wiecie jak to, po kawce. Chociaż zawsze, pamiętajcie, jak zawsze podróżujecie, musicie mieć przy sobie rolkę papieru. I tu teraz nie mówię, żeby mi się tu przydała, bo i tak muszę jechać, kupić jeszcze jakiś prowiant i wodę, bo bez wody nie mogę zostać. Ale papier musicie mieć zawsze. I teraz wiem, że się ktoś może śmiać, że to takie śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne. Uwierzcie mi, że już mi się przydał tyle razy po prostu. Byłyby tyle razy kłopoty. Nawet w Wietnamie już mi się parę razy przydało to, że go miałem przy sobie. O Pakistanie nie wspominam, bo w Pakistanie to zawsze się przydawał. Zawsze po prostu. No, jak sobie przypomnę te... tą podróż z Pakistanu. Ogólnie podróż z Pakistanu była zarąbista.
Ludzie w Pakistanie byli dla mnie chyba najmilszymi ludźmi na świecie, jakich spotkałem. Byli po prostu niesamowici. Wiem, że teraz ktoś tam powie, o, na pewno, na pewno. Uwierzcie mi, że tak, ci ludzie byli bezinteresowni. Mimo tego, że nie wiedzieli, że ja nie jestem muzułmaninem, bo dobrze o tym wiedzieli, że nie jestem, to i tak mi pomagali. I jeszcze dodatkowo, ja byłem przekonany, że w Pakistanie co chwilę będzie padało pytanie, czy jesteś muzułmaninem. Nie. Raz się tylko mnie dziecko zapytało, u mojego znajomego, czy jestem, czy nie, bo on nie wie. Bo taka koleżanka, co poleciła go, była i się pyta, czy ja też jestem. Ja mówię, że ja nie. I tyle. Żaden problem. Jestem już na plaży, byłem jeszcze zjeść coś, bo niedaleko stąd jest miasto. Wodę kupić, bo oczywiście woda musi być. Że się chciało pić, no i oczywiście, że się nie chciało pić. Żeby się było co napić, tak miałem powiedzieć. I umyć zęby przed spaniem. No. Czekam jeszcze trochę, niech się troszkę ściemni i zaczynam rozkładać namiot. Jutro rano Czekajcie. Gdzieś się zwiesiłem. Pobudka. Nie wiem, co jest takie zwiększone. Zmęczony chyba jestem. To mi się wydaje. Pobudka jutro rano na wschód słońca, bo akurat z tej strony będzie ładny wschód. I później trasa. Sprawdziłem przed chwilą. Mam taki kawał drogi. Nie zrobię tego na raz. Nie ma szans. Do miasta Hoi An. Stąd mam jeszcze 540 km chyba. Także muszę sobie za chwilę spokojnie zaplanować po drodze, gdzie się zatrzymam. Może znajdę coś ciekawego. I trzeba to na dwa dni zrobić. No ale od miasta Hoi An w górę dużo, bardzo dużo atrakcji. Bardzo. Ładnych miejscówek. Będzie to robić. Zastanawiam się, czy mi dni nie braknie przypadkiem. Będę tutaj tylko do 30. A no, pierwszego już planuję lecieć do Indii i być w Mumbai. Ale w ogóle śmietnik tu jest, muszę wam to pokazać. Masakra. Te plaże, które nie są turystyczne, to jest jeden wielki śmietnik. O, jakieś dzieciaki idą. Biorę się za rozkładanie, no powiem wam, że tamten, co w Tajlandii był, to był fajny, bo się robiło tak, cyk. I rozłożony. Trzeba było tylko śledzie przybić. A tutaj już tak lekko nie jest. Ale zaletą tego namiotu jest to, że waży tylko 1,5 kg. Jednoosobowy, ale 1,5 kg. I wygląda tak. Mistrzostwo świata. Dobra, biorę się za to. Namiot rozłożony. Trzeba się pakować, bo mnie zaraz tutaj zje tak gryzie. O, właśnie leciał. Już w namiocie. No, nic tam nie pokażę bardziej. Najgorsze jest, że dopiero jest 19 i w sumie mi się w ogóle spać nie chce. I w ogóle muszę czekać 2 godziny, żeby udostępnić jeszcze film dla was. Do 21, czyli u was to jest 16. No, ale o 6 rano wstaję na wschód słońca, jest taki plan. Mam nadzieję, że się uda i później w trasę. Jutro mnie czeka bardzo, bardzo ciężki dzień w podróży. Tak mi się wydaje. Chyba, że jakoś to minie, ale jest kawał drogi. Mój namiot. Wiem, że teraz nie wygląda to za dobrze. Ale był dobrze rozłożony. Nie wiem, co się z nim stało. Jest 5:30 rano. Nie wiem, czy będzie jakiś schód. Bo teraz chmury są. To miała być idealna pogoda rano. Człowiek wstanie specjalnie 5:30, żeby wstać na schody. Schody nie ma. No cóż, spróbuję jeszcze na chwilę zamknąć oczy. Może się uda usnąć. Za chwilę się zacznie ciepło robić i już nic z tego nie będzie. Patrzcie, jak wygląda ten namiot jednoosobowy. Tylko wchodzi karimatka i nic więcej. Powiem wam, że nie polecam. Fajnie jest, bo mało waży, ale trochę się czujecie jak w trumnie. No, to pospałem. Nie wiem, skąd mi się to tyle mrówek wzięło.
ciężka rozkminka, czy iść jeszcze spać, ale mam pełną głowę w namiocie. Boże, czy chyba w jaja weszły. O, czy zbierać się i jechać w podróż, bo mi się kawał drogi. Dla tego widoku nie było warto. Zdecydowanie nie. Zawsze miałem dobre pomysły, wiem. 7:30. Tak ciepło zaczęło robić, że nie da się spać. Trzeba zabijać się i w drogę. Nie wyspałem się za bardzo. Wszystko spakowane. Trzeba się brać dalej. Dzisiaj wziąłem specjalnie drona osobno. Ze względu na to, że tą trasą, co będę jechał, to podobno ma być mega piękna. Także wydaje mi się, że się będę zatrzymywał co jakiś czas i nagrywał. Wiecie, co jest najgorsze w spaniu na plaży? Piasek. Mam go po prostu wszędzie. W plecaku, w majtkach. Wszędzie. To jest niefajne. Bo dopiero będę miał okazję się wykąpać wieczorem, jak dojadę do jakiegoś hostelu. I wiem, że ktoś teraz powie, możesz się wykąpać w morzu. Niby tak, ale wolę mieć w niektórych miejscach piasek, niż być cały z soli morskiej. Się zaczyna gorąco robić, to jest 9:00. Pogadałem trochę z Alą. Zeszło mi trochę dłużej, miałem już wyjechać godzinę temu. A jeszcze i tak muszę się zaraz gdzieś tu niedaleko zatrzymać. Zjeść śniadanie i wypić z 2 kawki, żeby była moc. Bo dzisiaj mam bardzo dużo do przejechania. O, ale cóż, takie są przygody i taka jest podróż właśnie. Dam sobie radę. I znowu jestem po środku niczego, ale na domiar tego jeszcze złapałem kapcia. Masakra. Kiedy ja to teraz naprawię? Znalazłem pana, który mi to naprawił. Ja chyba z 15 km niestety na kapciu. I już widzę, co się stało. Nie. My tak jak wiecie, gadamy sobie trochę po polsku, trochę po wietnamsku. Przed chwilą przyjechałem, pan sobie w ogóle tutaj spawał rower, silnik dorobił do niego. Bez maski, bez niczego. I se spawa. Ale duży ten pęd. Czy ja to wbiłem? O! Dół! Przecież mi to ktoś musiał wbić. Dół! Big. Very big. Bo mają jedną zabawę. Pomyślcie, jak ja mogłem coś takiego wbić. To mi na pewno ktoś wbił. Chyba, że ja nie wiem. Muszę dojechać dokładnie tam, na tą latarnię. Właśnie idę teraz. Traska na najbardziej wysunięty punkt na wschód Wietnamu, na latarnię. Dokładnie, zaraz tam przelecę dronem. Pokażę wam, jak pięknie wygląda. To jest latarnia, która została wybudowana przez Francuzów. Cały czas działa. Jest okropnie gorąco. Jestem na długo ubrany. A muszę tam kawałek dojść. Myślę, że się pod całą nią podjeżdża. Specjalnie trochę zjechałem z trasy, żeby tu przyjechać. W sumie tak 35 km będę musiał nadrobić. Także mam nadzieję, że będzie warto. No. Tak w ogóle za naprawę zapłaciłem 18 zł.
Ale 2 godziny straciłem. To jest najgorsze. 3 dziury były aż. Masakra. Sądziłem, że będę miał takie opony crossowe, to że nie będzie z tym problemu. A jednak był. Ta latarnia nazywa się dokładnie Haidang. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Jestem. Haidang. Tam muszę zobaczyć, gdzie się wejdzie do góry. Z latarni zaraz przelecę tam dronem w sumie. Chciałem powiedzieć, że tam odpalę, ale odpalę tutaj raczej. Muszę znaleźć trochę cienia. Zobaczyć, po co się tu idzie w ogóle. No i właśnie sprawdziłem. Tutaj ta skała to jest najbardziej, najdalej wysunięty punkt Wietnamu na wschód. No, jest na tym terenie tutaj 20. Za parking, który jest zaraz za szlabanem, 5. Wejście na latarnię, kolejne 20. Czemu oni nie policzą od razu wszystkiego na raz? Żeby nie płacić 100 razy, tylko w 3 różnych miejscach płacicie za różne pierdoły. Mam nadzieję, że chociaż z drona wszystko będzie fajnie wyglądało. Na pewno, bo ogólnie tutaj wszystko dookoła krajobraz cały jest piękne. Już będzie super. Zaraz odpalam. Na tyle z tego pięknego miejsca, z latarni morskiej i z najbardziej wysuniętego punktu na wschód Wietnamu, czyli dokładnie no, tam gdzieś. Koniec, zbieram się dalej. Trasa mi dzisiaj idzie bardzo cienko. Już powinienem być z jakieś 100 albo 150 km dalej niż jestem. No ale niestety, jest jak jest. Nic nie poradzę, najwyżej będę jechał dłużej, albo dzisiaj krócej, a jutro dłużej. Takie są podróże. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście, trzymajcie się, dzięki, że tak fajnie idzie ta seria. Zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję, bardzo mi to pomagacie. Dzięki, pozdrawiam, na razie.